Mamy nowy 2018 rok. Od dawna nie robiliśmy żadnych pokazów zielonkowych. Postanowiliśmy, że w tym roku musimy od takiego pokazu zacząć. Dlatego zaprosiliśmy firmę Unia. Mieliśmy rolnika, który chciał, żebyśmy u niego zrobili taki pokaz. Specjalnie na ten pokaz zasiał żyto, potrzebuje go do zrobienia kiszonki dla swoich zwierząt. No więc spotkaliśmy się dzisiaj 12 maja i jesteśmy tutaj właśnie. Pokazaliśmy cały cykl zbioru zielonki. Od koszenia poprzez przetrząsanie, zgrabianie. No i teraz na końcu oczywiście prasowiarka zrobiła nam na koniec baloty. W tym roku jako nowość pokazujemy Forterre HSX 2018, w której zaszły dość znaczne zmiany. Zmieniło się wszystko w kabinie. Mamy nowe tablice rozdzielcze, mamy nowe skrzynie biegów wyposażone w eko. To znaczy, że przy 1750 obrotach na minutę osiąga 40 km na godzinę. Tego do tej pory nie było w zatorach. Dalej Forterra oferuje również amortyzowaną przednią oś napędową, no i spełnia wszystkie normy i regulacje wynikające z wprowadzonej ostatnio normy Mother Regulation w Unii Europejskiej. Wzmocnione hamulce, wszelkiego rodzaju zabezpieczenia oraz dźwignie i wyjścia ABS w przyczepach itd., itd. Wszystko to ta Forterra już ma. Dodatkowo okleiliśmy ją w nową barwę. Jak to już u nas w zwyczaju jest, tym razem jest to matowy chrom. Myślę, że ten kolor również się spodoba, podobnie jak poprzednia nasza biała perła. I ten ciągnik właśnie pracował dzisiaj z prasowiarką firmy Unia. Ze zgrabiarką zagregowany został Zetor Major 80 z ładowaczem Metal Fach, który właśnie koło nas tutaj przejeżdża. Mamy również przetrząsacz firmy Rozmital, z którym zagregowana jest Proxima HS100. Dodatkowo z kosiarką firmy Unia 3,2 metra pracuje ciągnik Zetor Forterra HSX140, ale rocznik 2017, więc każdy, kto chce, może sobie porównać, jaka jest różnica między tymi dwoma ciągnikami. Ten sam, a jednak jest zupełnie inny.